I tak doszliśmy do końca przywitań w ekspresowym tempie, ponieważ musieliśmy trochę później zacząć, wiecie dlaczego. I teraz chciałabym wprowadzić naszego dzisiejszego wykładowcę. W zeszłym roku bardzo mocno koncentrowaliśmy się na dydaktyce i dużo mówiliśmy o konstruktywizmie. Naszą konferencję otwierała pani profesor Dorota Klustańska. Natomiast w tym roku dużo mówimy i dużo będziemy mówić właśnie o współpracy, o sieciowaniu, o tym, jaka siła się rodzi, jeżeli ludzie są razem, jeżeli robią coś wspólnie i naprawdę wtedy jest łatwiej, tylko trzeba o tym wiedzieć. Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy razem. I dlatego zaprosiliśmy dzisiaj do wykładu nauczyciela, historyka, popularyzatora nauki, autora książek, publicystę i osobę, która współtworzyła pierwszą w Polsce szkołę społeczną, wokół której w tej chwili powstała sieć i właśnie dużo czerpie z tej współpracy i pan Jan Wróbel dużo może na ten temat powiedzieć. Ja tam mogę dużo powiedzieć na każdy temat. Drodzy Państwo, Ministerstwo Klimatu oczywiście ma przed sobą długie lata sukcesów. To takie jedyne ministerstwo, które może zawsze istnieć, ale przydałoby się takie ministerstwo nauczycieli, prawda? I oczywiście każdy bystrze powie, no ale ja zaraz, Janku, jest ministerstwo rolnictwa, nie ma ministerstwa rolników, jest ministerstwo górnictwa, a nie ma górników, czy przemysłu, a nie ma przemysłowców. Ale myślę, że z nauczycielami jest trochę tak, że my produkujemy klimat i to nie ten, który jest obecnie, ale ten, który będzie za 5, 10, 20, 30, 40 lat i dobrze byłoby, poza istnieniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, ludzie muszą mieć pracę, żeby istniało ministerstwo, które by się zajmowało po prostu naszym dobrostanem. Tym, co myślimy, jak się czujemy, co nas irytuje, w czym można nam pomóc. I najważniejsze by było zadaniem, najważniejszym zadaniem takiego ministerstwa byłoby łączenie nas ze sobą. Nie? Dlaczego jest tak, że Ministerstwo Edukacji Narodowej łączy nas, nauczycielki i nauczycieli, za pomocą urzędników państwowych, którzy przychodzą nas wizytować, a Centrum Nauki Kopernik łączy nas za pomocą dobrego pomysłu i hasła chodźcie, spotkamy się. Nie chcę wymienić tych ról, żeby Centrum Nauki Kopernik miało teraz ewaluatorów, ale ministerstwo mogłoby mieć taki sam pomysł, nie? Po prostu spotkajmy się z nauczycielami, dowiedzmy się od nich, na czym polega szkoła, na czym polega praca, co trzeba zreformować, no i potem by to po prostu posłusznie wykonali, dbając o nasz dobrostan. Słuchajcie, tak się może kiedyś stać. A mniej więcej wtedy, kiedy Polska nie będzie stała już na węglu. Teraz, drodzy Państwo, jeżeli pozwolicie, a w końcu jakie macie wyjście, to chciałem powiedzieć trochę o sobie. To nie będzie długo trwało, takie dwie godzinki. Zawsze się zastanawiam, no, że to mówię raczej, że nie ironicznie, chociaż trochę. Często się zastanawiam, dlaczego właściwie mnie ktoś prosi o zabranie głosu, zwłaszcza w środowisku nauczycielskim. Ja nie jestem specjalnie mądry i uważam, że dojrzałem do tego, żeby móc to jasno mówić. Gdyby ktoś sam tego nie zauważył, to w tym pomogę. Nie mam żadnego dorobku naukowego, nie potrafię przyjść do sali pełnej ludzi czynu i pokazać slajdy ze statystyką. Żeby to nadrobić, mówię zwykle czasami na początku wykładu 13, 9 i 4. To są dane statystyczne, proszę poddać je analizie.
Nie robiłem żadnych danych. Nie wiem w istocie rzeczy, co polski nauczyciel myśli albo czego potrzebuje statystyczny polski nauczyciel. Mało tego, jak czytam takie dane w mediach czy w opracowaniach różnych instytutów, to też im nie wierzę. Ostatnio wyczytałem, usłyszałem w radio i być może mylę liczbę, że 72% nauczycieli jest z czegoś tam zadowolonym. To oczywiście nieprawda. 72% nauczycieli odpowiedziało w jakiejś ankiecie, że jest z czegoś zadowolony. To nie to samo przecież. Mogli odpowiedzieć dlatego, że po prostu byli w dobrym humorze, nie? Bo akurat zaczynały się wakacje. Mogli to odpowiedzieć dlatego, że akurat był 1 września, cieszyli się, że wracają do pracy. Mogli też dla jaj tak odpowiedzieć, bądź w ogóle nie zrozumieli pytania, bo i to się zdarza w naszym środowisku. Nie mam tych danych, nie? Ale ponieważ Klub Młodego Odkrywcy zasugerował, żebym mówił dużo o sieciowaniu, no to pomyślałem, że będzie uczciwie zacząć od tego, że moim zdaniem nauczyciel to jest samotnik. I mało tego, ja po prostu tak po latach, 30 już ponad, obserwując siebie i pytając, dlaczego właściwie zostałeś nauczycielem, Janku? Mogłeś coś robić innego, niepożytecznego. Że po prostu byłem samotnikiem. Mój bohater to jest John Wayne, Gregory Peck. Tego typu ludzie dawno już wymarli razem z brontozaurami. I jednak zostawili mi oni, nie brontozaury, tylko ci bohaterowie, zostawili mi oni jasny ślad, jak należy żyć. Należy żyć właśnie tak, nie? Do miasteczku przybywa cała masa złoli i wszyscy cię opuszczą, Gregory, nie? Zostaniesz po prostu fucking sam. Będziesz miał tylko Colta i gwiazdę szeryfa. A i tak gwiazda szeryfa już niewiele znaczy. I tak świat wygląda. Dlatego człowiek zostaje nauczycielem, prawda? Wchodzisz do budynku szkolnego, tam są setki ludzi, większość z nich jest zła i myślisz sobie, dobrze trafiłem, nie? O to mi chodziło. Potem wchodzisz do sali i tam już naprawdę jesteś sam, bez żadnych metafor. Zamykają się drzwi. 30 par oczu patrzy na ciebie. Czeka, kiedy się odwrócisz. Lub oczekuje wyraźnej, albo choćby nawet i subtelnej oznaki, że dzisiaj słabo się czujesz. No. No i potem się coś strzela, prawda? No i na koniec jest gwiazdą westernu. Wszystko się dobrze układa. Mało tego, powiem Państwu, że te 30 lat temu, kiedy tworzyliśmy tę Bednarską, to przecież pamiętam te czasy tak, że szyld brzmiał Solidarność, a istota, ja. Mianowicie ja mam się nie poddać zalewającej fali zła. Każdy przyzwoity człowiek mojego pokolenia powtarzał sobie, bądź wierny, idź. Zobaczcie, nie bądźcie wierni, idźcie, nie? Bo wiadomo, że w masie nie da się iść, ale pojedynczo owszem, góra zła, zalewa cię fala wszystkiego, czego człowiek się boi, a ty się no, też trochę boisz, ale nie szkodzi, prawda? Wstajesz od stołu, wpinasz gwiazdę szeryfa i po prostu jak ten Gregory Peck, Kowalski, Maliniak, idziesz naprzód polski, robić polski western. Życie masz jedno, hic et kunk, jedno masz życie, jeden punkt, lawina od tego bieg swój zmienia, po jakich toczy się kamieniach. To motto pisemka, w którym solidarnościowego, nauczycielskiego, które współredagowała między innymi założycielka bednarskiej Krystyna Starczewska. Ten sam pomysł, co? Zło na całym świecie, ale nie w twoim sercu. Janku, nie wygłupiaj się. No i Janek się nie wygłupia. Że tam, myślę też, że byli też inni w latach 80. waleczni ludzie. No ale pamiętam głównie siebie. I lawina zła, totalitaryzm całego świata, od Pekinu przez Hawanę do Sochaczewa i Rembertowa i naprzeciwko temu złu pojedynczy człowiek, który się nie da. I no tak po prostu, to było po prostu bardzo powszechne. No nic dziwnego, że potem się zakłada szkołę i ta szkoła przede wszystkim myśli o tym, żeby być niepowtarzalna. Tak się pechowo składa, że nie można szkoły założyć jednoosobowo z jednym tylko przedmiotem. Moje dzieje. No to trzeba zaprosić kolegów do tej spółki i założyliśmy szkołę społeczną. Posłuchajcie Państwo tej nazwy, prawda? Społeczną, a przecież składającą się głównie z indywidualistów. Jak to się stało, że mamy o czym opowiadać po 30 latach, a nie tylko wspominać, to zadziwiająca historia. No i powiem Państwu, że
ponieważ przychodzę do Klubu Młodych Odkrywców, no, przyniosłem prasę popularno-naukową, Fokus. Wiem, że w tym gronie nie robi to wrażenia. Powinienem przywieźć kwartalnik chemii organicznej albo u źródeł sporu o genetykę, roczniki Rzeszowskiego Uniwersytetu. No ale mówiłem Państwu, że nie za mądry, więc ten Fokus czytam. I w Fokusie bardzo ciekawy historyczny materiał o kimś takim, kto, no, wypisz, wymaluj, polski nauczyciel. Nazywał się Józef Bożek, bądź Josif Bożek, bądź po prostu po niemiecku. To był nasz Polak z Bielska, który był Czechem mówiącym po niemiecku. Krótko powiedziawszy, człowiek sprzed 200 lat, który jeszcze nie do końca wiedział, czy chrząży brzmi w Szczecinie, czy jednak w zupełnie innej miejscowości. Ale patrzę się jego narodowość ciekawą, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że on zbudował równolegle z George'em Stevensonem maszynę parową, która jeździła na kółkach. I patrzcie Państwo, u Stevensona wszystko się dobrze potoczyło, maszyna jeździła coraz szybciej, doszła w końcu do 40 km na godzinę, a u naszego Bożka niezupełnie, nie? Niezupełnie. Kończywszy tę bardzo ciekawą historię. 1 czerwca 1817 roku Bożek zorganizował w Pradze pokaz, którym chciał przyćmić wszystkie pozostałe i poprzednie, które mu nie wychodziły. Udoskonalony pojazd parowy, łódź, bilety sprzedawały się świetnie. Dodajmy, że dzieci do lat 8 chodziły za połowę ceny. No i wszystko było bardzo dobrze. Niestety w trakcie pokazu rozpętała się gwałtowna burza. Publiczność rozpierzchła się. A w zamieszaniu ktoś ukradł Bożkowi pieniądze za bilety wstępu. Wynalazca był zrujnowany, chwycił młot, rozbił stworzony przez siebie pojazd parowy. Poruszająca historia, mnie poruszająca z całą pewnością, ponieważ tak sobie właśnie wyobrażam mniej więcej całe moje życie, prawda? Nauczycielskie. Dlaczego Bożek przegrał, panie i panowie? Był sam. Po jaką cholerę było mu zbierać pieniądze i dozorować maszynę, która miała jechać? Zabrakło mu tego menadżera, nie? Menadżera rozrywki. Sam zrobił afisze, które się spodobały, w związku z tym doszedł do wniosku, że może wszystko. Kto z nas jest wolny, chociaż raz w życiu tak o sobie nie pomyślał, to niech teraz nie podnosi ręki. Nie? Ludzie tak o sobie myślą, droga pani, kiedy pracują w szkole. Mogę wszystko. To nie znaczy, że nie myślą również, co drugi czy co trzeci dzień, niczego nie mogę, ta praca nie ma sensu. Już mama mi mówiła, zostań górnikiem, czy górniczką. Ale jednak czasem nam się to zdarza, lub co gorsza, zachowujemy się w ten sposób, że mogę wszystko, tylko sobie nie zdajemy z tego sprawy. Nie? To jest coś najgorsze. Syndrom Pana Boga nieuświadomiony to najgorsze, co może spotkać pracownika polskiej oświaty. Może spotkać, to znaczy spotyka. I dodam Państwu, że parę ładnych lat temu, no wiele, byłem w takiej miejscowości, to akurat ani duża, ani mała. Szkoła tam odgrywa istotną rolę. Tak akurat się złożyło, że było to spotkanie z nauczycielami historii. I to było poruszające, że znaczna część uczestników tego spotkania była po prostu bardzo smutna. I mnie się to udziela, bo ja właśnie mądry za bardzo nie jestem, ale wyczuwam emocje sali, więc skoro oni są smutni, ja też jestem smutny. Wszyscy dalej jesteśmy smutni. Mówię o tym, że można smutno uczyć historii. Już napisałem taki podręcznik, pełen smutnych historii, które każdego zdołują. No i to trochę poprawiło humor. No i potem w swobodnej dyskusji, tak a propos, można mi przerywać pytaniami lub uwagami krótkimi, bo ja się niecierpliwie szybko, gdyby nam nie starczyło czasu na koniec tego wykładziku, to tym bardziej przerywać teraz. Trzeba już przewidzieć, że nie starczy czasu na koniec wykładziku, ale to chyba nie jest dla Państwa nic specjalnie nowego. To wyobraźcie sobie Państwo, że taki nauczyciel historii wstał i mówi, wie Pan, ja tak słucham Pana, no ale właściwie to dlaczego ja chodzę do szkoły? Chodzę do szkoły dlatego, że codziennie obrażam tam ludzi, którzy nawet tego nie rozumieją. Minęły lata, jeszcze nigdy nie słyszałem czegoś równie smutnego, a w końcu rozmawiam z nauczycielami bardzo często i na ogół oni mówią smutne rzeczy, ale ta przebija wszystko, prawda? Taki nieszczęsny polski Józef Bożek, nie? Osamotniony przez wszystkich, który rozwalił ostatnią maszynę w złości
i jednak z czegoś musi żyć, więc idzie do tej szkoły i coś tam tłumaczy tym ludziom, którzy oczywiście na te tłumaczenia nie czekają. To prawda, to jest bardzo prawdopodobne. I w związku z tym wplata w te opowieści różne obraźliwe dla nich, a to nie wiem, sentencje łacińskie, a to analogie historyczne. Nie, oni nie potrafią złapać, że Hunowie to oni, a upadający Rzym to on. Po pierwsze nie wiedzą, co to jest Rzym, prawda? No i nasz ten nauczyciel, nie chcę nie powiedzieć wzorowy, tylko taki krótki mi w pamięci swoją właśnie, mam nadzieję, niestandardową opowieścią, no cały czas ich tam jest w tym zwarciu, jest tym ostatnim ginącym Rzymianinem, ostatnim ginącym Marsjaninem wyższej cywilizacji, może ostatnim żyjącym Polakiem, a tam ta fala zła, a on tylko bądź wierny, idź. No prawda, wierny specyficznej wizji życiowej, że warto jest obrażać ludzi, no za małe pieniądze, nie jest tak, że za duże, prawda? I co z tą Bednarską? Jak Państwo widzą, gdyby uznać choćby przez chwilę z pewną przesadą, że jakoś jestem emanacją środowiska sprzed 30 lat, które stworzyło taką szkołę, to nie mamy żadnej przyszłości, prawda? Cud, jeżeli do końca roku dotrzymamy. No jednak jakoś dotrzymaliśmy. I to rzeczywiście bardzo mnie to i wtedy dziwiło i dzisiaj. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że dzisiaj wszyscy jesteśmy, nawet ci młodzi nauczyciele, jakoś mądrzejsi o doświadczenie lat 90. Że nawet ci, którzy wtedy w ogóle byli oseskami i do głowy by mnie przyszło pójść do pracy, tym bardziej do szkoły, to jakoś mają gdzieś w kościach to doświadczenie, że to były lata, gdzie bardzo wiele wielkich rzeczy zrobiono. Ale nadmiar takiej stawki pod tytułem nie bądź wierny, idź, tylko biegnij ile potrafisz i nie oglądaj się za siebie, bo stracisz wtedy cenne pół sekundy i ktoś cię wyroluje i zdobędziesz tylko srebrny medal. A po co komu srebrny medal? Właśnie po nic. I walcz tylko o złoto. Że to trochę, już wiemy dzisiaj, że to nie jest sensowne. Że bieg jak najszybciej jest często biegiem wiewiórki w klatce starego typu. Wiewiórki wtedy miały takie kółka, w których biegały. A ktoś inny dzięki uruchomionemu dynamu zyskuje prąd elektryczny. Więc myślę, że to już rozumiemy, że nie, prawda? Ale wtedy, te 30 lat temu, tak dobrze tego nie rozumieliśmy. Bardzo chętnie żeśmy biegli, bardzo żeśmy pilnie na to zważali, żeby być innym niż wszyscy. Gdyby się stało, że powszechnie szkoły wtedy w Polsce stałyby się szkołami z uczniowsko-rodzicielskim, nauczycielskim parlamentem, bo my tak zrobiliśmy na fali wiary w demokrację, i gdyby wszystkie szkoły przyjęły konstytucję i gdyby we wszystkich szkołach wybierała nauczyciela rada pedagogiczna, to sądzę, że bylibyśmy w kropce i musielibyśmy, moim zdaniem chcielibyśmy, wybrać coś innego. No może monarchia, prawda, czy coś w tym stylu. Bo tak żeśmy pilnowali tego, żeby nie być podobnym do innych. Na koniec tego mamy zespół szkół Bednarska, który ma 7 czy 8 szkół. Ciężko mi się liczy, bo jeszcze mieliśmy gimnazję, a teraz już nie mamy, a przecież cień gimnazjum pozostał. No w każdym razie żeśmy raczej osiągnęli taki ilościowy sukces, nie tracąc chyba specjalnie pomysłu na szkołę, a moglibyśmy mieć tych szkół znacznie więcej, gdyby nie to, że akurat szkoły niepubliczne w Polsce mają trochę podgórkę organizacyjnie i finansowo, prawda? Jest po prostu bardzo silny próg wejścia. No, trzeba być albo zamożnym, albo zasłużyć na stypendium. Gdyby tak nie było, to pewno by tych szkół naszych było nie 8, tylko 80. No ale pal 6, dobre i te 8, bo one pokazują, że jakoś można pączkować. Nie? Można pączkować mimo, wydawałoby się, grzechu takiego założycielskiego. My jesteśmy przecież ponad poziomy, żeśmy dawno wylecieli, a nawet i ponad piony. Oraz mimo tego, że było pod górkę. No i teraz chciałem Państwa tak zastanowić się wspólnie, jak to się dzieje, że czasem się to udaje, a czasem nie. Otóż dla mnie doświadczenie tych lat 90. i całej tej 30. jest takie, że o sile szkoły decyduje zespół. Nauczyciele wybierają, uczniowie wybierają bardzo często takich nauczycieli wariatów, nie? O nich się mówi w mieście i tak dalej, i tak dalej. Czasami to jest przyciągające. Chcę pójść do szkoły, bo tamten wariat uczy niemieckiego. No i przychodzę do szkoły, wariat uczy niemieckiego, ja się okazuję głuchy na niemiecki, uciekam od tego wariata jak najszybciej, śni mi się po nocach przez całe życie, a w szkole zostałem, prawda? Bo okazało się, że no wariat to jest duża wartość dodana, ale coś innego jest przyciągające. I to jest ogromna taka nauka. Jak stworzyliśmy na Bednarskie zespół nauczycielski w miejsce 20 gwiazd,
z czego ze 3 lub 4 świeciły moim zdaniem blaskiem odbitym. I nie mówię to oczywiście o sobie, bo skromność skromnością, ale trzeba być przede wszystkim w tej pracy realistą. To nagle się okazało, że szkoła ma taką siłę, że może stworzyć drugą. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy utworzyliśmy inną szkołę niż Bednarska, rozszerzając zespół szkół Bednarska, to niemała część moich koleżanek i kolegów reagowała fochami. No jak to, mama będzie miała drugie dziecko? I tak zresztą było, bo drugie dziecko było bardziej kochane od pierwszego. No to pierwsze to dobrze zapamiętało. Ciężko nam było pomyśleć, że będzie nas więcej, czyli że lepiej, że więcej też dzieciaków będzie miało szkołę, w którą wierzyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Niby to oczywiście bardzo dobrze, ale gdzieś w sercu lepiej być jedynakiem. No, w końcu jesteśmy wielodzietną rodziną. Za każdym razem już było coraz łatwiej. No, ale że w ogóle to było możliwe, to tylko dlatego, że te liczne osobowości, które na Bednarskiej były, nauczyły się traktować szkołę jako zespół nauczycielski, a nie jako taką serię możliwości odciśnięcia na wybranych uczniach swojego czarciego piętna. Jeszcze, jak ja byłem młody, to w szkole panowała taka idea uczeń-mistrz. Jest to jedna z tych idei, które najgoręcej dzisiaj zwalczam po latach. Co może Państwa zaskoczyć, bo jesteście mistrzami, a w licznych przypadkach mistrzyniami, no i po drugiej stronie są ci uczniowie. Czy naprawdę tego chcemy, żeby ci uczniowie byli po latach nami, tylko na dodatek młodszymi? No i to jest taki moment właśnie ewangeliczny mojej przypowieści o Gregorym Pecku, Zbigniewie Herbercie i no, Janie Wróblu. Znacie Państwo zapewne takie pojęcie, albo ono nie jest formalne, ale taki uczeń doskonały. Uczeń wzorowy. Jakiego ucznia chcielibyśmy wypuścić z naszej szkoły? To wiecie, można tę listę rozszerzyć, ale zawsze chodzi o to samo, nie? Przecież nasza jednostka produkcyjna dostaje taki surowiec, a wypuszcza czołg Leopard. I chodzi o to, że nasza praca polega na tym, żeby z ucznia surowca wypuścić ucznia czołgica, leopardzica. I w połowie przypadków. Ja w drugiej połowie czołg leopard. Jak to zrobić, Janku? Jak to zrobić, żeby ludzie opuszczali szkołę, byli uczciwi, sumienni, poukładani, a przy tym barwni, niepospolici, kreatywni, punktualni i przychodzący do pracy na 7, uśmiechający się do szefa, a kiedy sami zostaną szefami, uśmiechającymi się do podwładnych. No Janku, powiedz mi, jak to zrobić. Otóż to jest jedna z największych pułapek największych pułapek systemu edukacji w ogóle. Nie? Przyjmijmy jakichś ludzi i zróbmy z nich kogoś innego. Bo tak jest przecież skończone nasze powołanie. No, rzeczywiście, no, mają na początku 7-8 lat, w niektórych przypadkach 6. A kiedy wychodzą ze szkoły, mają 17-18, w niektórych przypadkach 21. Krótko mówiąc, właśnie ten czas długi powinien spowodować, że z nie wiadomo czego robi się wiadomo co. No, o to przecież chodzi. W moich doświadczeniach edukacyjnych mam i uczenie w szkole sióstr Felicjanek pod Warszawą. Bardzo dobrze to doświadczenie wspominam, ale wiążę z nim również taką anegdotkę, która się mogła zdarzyć przecież w każdym pokoju nauczycielskim na świecie, bo w każdym pokoju nauczycielskim jest, zwłaszcza takim gimnazjalnym, podstawówkowym, więcej pań niż panów. No i akurat taka jest sytuacja, że taka rada pedagogiczna narzeka się na 3 chłopców z 6 klasy. No i tych 3 chłopców, takich wiecie, śrubka umieszczona na sadzie kręgosłupa, przerywają ciągle, mają mnóstwo pytań, no takie 3 nie dające się wytrzymać pojedynczo osobniki, a w trójce 3 jeźdźców apokalipsy. Nie, byłoby 4, ale za szybko jechali, 4 się zgubił. No więc i gadamy z dobre 7-8 minut. I w końcu pod wpływem natchnienia płynącego prosto z góry zapytałem: drogie panie, a za kogo wydacie swoją córkę? Za jednego z tych 3 chłopaków, czy za tego Felusia, który jest taki grzeczny? Wyobraźcie sobie państwo, że Felusia żadna nie chciała. Nie? Oni nie byli uczniami doskonałymi, tylko byli antydoskonałymi uczniami, nie? No ale byli po prostu fajnymi ludźmi. Możemy nie kochać naszych córek, możemy uważać, że nasze córki zasługują na Felusia, ale jeżeli ktoś ma
taką resztkę poczucia, że no córka też człowiek, to myśli sobie jednak, cholera, bierz tego niesfornego, nie będziesz się nudzić przez 30 lat małżeństwa, czy ile tam ci wyjdzie, prawda? No i trudno też, żeby szkoła sobie przyjęła taki pomysł. Będziemy kształtowali z ucznia niesfornego, przeszkadzającego nam na lekcjach, zadającego mnóstwo pytań i nie do wytrzymania. No wyobraźcie sobie Państwo, jaka to jest oferta dla psycholi z całego osiedla. Natomiast odwrotność tego, robienie ucznia doskonałego, cudzysłów, no byłoby zbrodnią. Gdyby się udało tej czy innej szkole z trzech fajnych chłopaków zrobić, czy z fajnych dziewczyn zrobić trzech felusiów, czy trzy felusie, to, no to ta szkoła by zgrzeszyła, prawda? Wiecie co, ona by zgrzeszyła nam, nie? Bo ten feluś to w końcu by nie zauważył, że zapowiadał się na Gregory Pecka, a został wałem. Natomiast my potem z tymi wałami musielibyśmy żyć. W domu, w pracy, urzędzie, wszędzie, prawda? A mogliśmy mieć trzech fajnych chłopaków. Jak się nazywasz? Feluś, rozumiem. A pierwsze imię? Robert, ale już nie pamiętam tych czasów. No, może na jakiejś terapii udałoby się znowuż wrócić do czasów Roberta, no, ale w końcu nie możemy być wszędzie. Więc to jest bardzo ważna rzecz, nie wierzyć we wzorowego, doskonałego ucznia, prawda? No dobrze, nie wierzyć we wzorowego ucznia, ale zobaczcie, że lustrzanym odbiciem tej zasady jest myśl uczeń-mistrz. Janku, ja oczywiście, że nie zrobiłbym z Roberta felusia, bo po co ciekawy młody człowiek ma być nieciekawym starym człowiekiem? Ja po prostu dam mu to, co mam najlepszego. A najlepsze to ja. Więc kto bez grzechu, niech pierwszy rzuci we mnie kapciem, ale przecież jeżeli nauczyciel się naprawdę angażuje w swoją pracę, to moim zdaniem, i ja nie znam takiego przypadku, nie może ściśle odgraniczyć siebie od wykonywanej przez siebie pracy. Nie? Bo albo wchodzę na lekcję i mówię tak, nie musicie mnie dzisiaj lubić, ważne, że we wspomnieniach opiszecie mnie jako wspaniałego człowieka, a do tego musicie jeszcze dojrzeć. Za to obiecuję wam, że nie nauczę was ani jednej rzeczy z historii, w którą nie wierzyłbym, że człowiek po liceum, bo ja uczyłem w liceum, powinien znać i przemyśleć. Nie? Jeśli dojdę do wniosku, że trzeci rozbiór Polski jest najważniejszym humanistycznie wydarzeniem w dziejach świata, omówimy go. Nie? A jeśli dojdę do wniosku, że to nic nikomu dzisiaj nie mówi i was nie ukształtuje, nie będziecie wiedzieć, że Polska kiedyś nie istniała. Bo teraz istnieje, wiecie o tym, no odpowiedzi są takie rozbieżne, ale tak? Żebym mógł to powiedzieć, to nie mogę włożyć na siebie munduru superprofesjonalisty. Tam w domu coś, a w szkole, no wybaczcie Państwo, ale jest tutaj podstawa programowa. Wiem, że są takie drugie produkowane. Jeżeli sam ich nie produkuję, to ich nie czytam. Tu jest podstawa programowa. No i niestety mamy rozbiory trzy Polski, a jeszcze nawet wiele innych rozbiorów i o tym będzie ten rok. Uważam, że tego nie można zrobić, prawda? Albo jesteś urzędnikiem systemu edukacyjnego. To jest twój wybór. Albo myślisz sobie, wniosę w życie tych młodych ludzi samego siebie. Jeśli człowiek jest jak ten mój nauczyciel, o którym mówiłem paręnaście minut temu, że nie wierzy w siebie, zgorzkniały i nie wierzy też w młodych ludzi, jedyne, o czym marzy, to jest to, żeby szybko zgorzknieli tak jak on, to po prostu nie ma wyboru. Musi nałożyć kostium profesjonalisty, prawda? Uczę was bzdur i nic mnie to nie obchodzi, co o tym myślicie, ale musicie mieć 51% bzdur, prawda? Nad jakim jeziorem się odegrała bitwa z krzyżakami? Melno, Cielno, Brelno, Grubelno. No i tak człowiek... Tak. No ale jeżeli człowiek nie chce tak robić, a no, jesteśmy akurat w takim środowisku, że właśnie nie chcemy, to nie możemy nie być tym mistrzem. Uwaga, dzwonek alarmowy. Czy chcesz naprawdę, aby twoi ulubieni uczniowie, ci, którzy spędzają z tobą czas po godzinach, nie, oferują to, co mają najcenniejszego, czas zaoszczędzony na grach komputerowych, czy oni mają za 15 lat być tak mniej więcej tobą, tylko może już doskonalszym, prawda? Może już będą znali lepiej języki obce, albo będą mieli tych za sobą warsztaty z komunikacji. Myśmy musieli się wszystkiego nauczyć na ludziach, a oni się nauczą na warsztatach. Naprawdę tego chcecie, żeby oni byli mną, tylko cokolwiek dalej? Nie? Jeśli tak chcecie, to moim zdaniem warto to przemyśleć, bo dobry mistrz to nie jest mistrz Joda ze starego filmu Gwiezdne Wojny, którego już wy nie znacie, ale wasi rodzice na pewno wam o nim w szkole, w domu opowiedzą, który w końcu tego biednego Luka to wykształcił na nowego Jodę.
To grzech po prostu wobec ludzkości. Nie pozwolił temu lukowi się rozwinąć. Na szczęście szybko zginął, bo ten zły Feluś go zabił. I nasz ten mistrz nie zdążył do końca Luka ukształtować. Jest więc dla Luka jakaś nadzieja, ale gdyby mistrz pożył jeszcze ze dwa odcinki, to Luk by się stał po prostu kopią swego mistrza. A tak nam nie wolno robić, nie? Ten nasz uczeń ma kiedyś być mistrzem dla innych, sięgając do siebie samego, a nie sięgając do nas. No tak, ja w to dość głęboko wierzę i muszę teraz Państwu powiedzieć najgorszą rzecz, bo moim zdaniem do tej pory to jeszcze, jak mówi święty Paweł, w przypowieściach uczył ich. A teraz powiem już całą prawdę. Dla kogo właściwie idziemy do szkoły? Dla kogo tam jesteśmy? Dla kogo egzystujemy? Bo jest takie mądre słowo, jedno z tych, które używa nauczyciel z legendy sprzed parunastu minut. Uczniowie go nie rozumieją, ale wy rozumiecie. Po co nam ta egzystencja w szkole? No i teraz myślę, że gdybyśmy mieli przed sobą kartki, to każdy wypełniłby odpowiednią rubrykę. Ta odpowiednia rubryka brzmi: jestem w szkole dla moich uczennic i uczniów. Błędna odpowiedź. Jestem święcie przekonany, ale dopiero dzisiaj, bo nie 30 lat temu i nawet nie 20 lat temu, że nie doceniamy tego, jak ważne jest to, że idziemy do szkoły dla naszych kolegów i koleżanek. Nie dla wszystkich, mówmy sobie prawdę, nie? Ale dla tych, którzy czują, że edukacja jest takim przedziwnym miejscem, takim ni to miejscem, ni to magią, prawda? Że na ogół jest to żmudne rzemiosło przynoszące więcej goryczy po obu stronach niż przyjemności, a mimo to, nie wiadomo dlaczego, od czasu do czasu jest coś więcej. Jest coś więcej w tym spotkaniu ludzi. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy ludzie się już w ogóle nie spotykają, to my się spotykamy codziennie, nie? Nasi uczniowie również. Być może z lekkim elementem przymusu, no ale bardzo dobrze. Spotykamy się, nie? I z tego spotykania się z uczniami to wynika wiele dobrych rzeczy i niekoniecznie też samych dobrych, ale przede wszystkim pomyślcie o tym. Może spotykacie się dlatego, że ktoś, kto myśli sobie, ja już chrzanię tę edukację, mam dość po prostu tego bicia głową w mur, jeszcze się powstrzyma, już mur tak blisko, nie, już jest tam kółko wyrysowane, w środku punkcik z napisem 10. Już by tak człowiek tym czołem nie zrobi tego, bo przyszłaś do pracy, nie? Kurka, co u ciebie mówisz? A, zrobiłem taką klasówkę, że sama bym jej nie umiała rozwiązać, prawda? I świetnie. I nagle się okazuje, że wciąż jeszcze jest ktoś w tej szkole poza mną, komu się chce, prawda? Prawie nie ma szkoły, ja jeszcze nie spotkałem ani jednej takiej szkoły, no ale też nie chodzę do wszystkich, której nie byłoby kilku takich osób, nie? I oczywiście jak jest kilkadziesiąt, to jeszcze lepiej. Nigdy nie jesteś samotny. Nigdy nie jesteś Johnem Wayne'em, który już ma przestrzelone płuco i zaraz wpadnie w piach. Tylko koń mu został i to między nami mówiąc zaraz odjedzie, bo co z tym Wayne'em ma robić, prawda? Mówić mu wytrzymaj, helikoptery już w drodze. Nie, no koń jest taki uczynny, po prostu odjedzie. Wayne został. Nie jesteś nigdy tą osobą. Ile razy patrzysz na siebie w szkole i widzisz ja, mgła i nic, tyle razy już masz początki depresji, trzeba pójść do terapeuty. Co mówię zresztą zupełnie szczerze, nasz zawód powinien być objęty obowiązkową terapią, nie? Tak co dwa lata obowiązkowa. Ministerstwo Nauczycieli wymusi to na nas, jak już wreszcie powstanie. Natomiast na razie jest tak, że jedyną znaną powszechnie w szkołach terapię jest to, żeby na przerwie pogadać z koleżankami. To jest bardzo ważne, nie zaniedbujcie tego, ale czasami profesjonalne popołudnie u terapeuty też może być zbawienne i skuteczne. Nikt nie wytrzyma długo jako samotna wyspa w edukacji. Teraz ktoś powie tak, proszę pana, to nieprawda. Ja na przykład od 9 lat tymi rękami i żadnymi innymi prowadzę klub młodego odkrywcy, szkolną bibliotekę muzyczną i zajęcia sportowe z kickboxingu. Nikt mi, proszę pana, w tym nie pomaga. Ja mogę panu nawet powiedzieć, kto mi przeszkadza. Są to Alicja Myrgo, lat 34, nauczycielka rosyjska. Proszę, nie wstawajcie, co? Nawet jeżeli naprawdę chcecie o Alicji Myrgel powiedzieć coś w kuluarach, nie? Mam nadzieję, że nikt z państwa tak się nie nazywa. Mam też w ogóle nadzieję, że nie ma takiej osoby na świecie, prawda? Ale gdyby nawet była i była naprawdę tą złą, to znaczy, że błądzisz, uważając, że jesteś sam lub sama w szkole i robisz to wszystko tymi rękami niczymi innymi, mówisz nieprawdę.
Nieprawdę, w którą mocno wierzysz, to jest problem. Nie? Po prostu rozejrzyj się wokół siebie. Niczego by nie było, gdyby nie tak zwani inni ludzie. Nie? To nie znaczy, że nie mam tutaj na myśli dobrodusznych Samarytan, którzy cicho cię wspierają, ale nie chcą zasługi, ci o tym nie mówią. Po prostu ludzi, którzy robią ci przestrzeń. Mówię, a to ten wariat z klubu młodego odkrywcy. Chcecie mieć zwolnienie teraz z lekcji, albo nie mieć jutro sprawdzianu, bo nasi koledzy robią akurat czołg z tektury napędzany siłą ameb, no to jutro nie zrobię, bo jest tego sprawdzianu z Mikołaja Reja, chociaż to jest bardzo ważne i pragnę wam przypomnieć, że ja osobiście nie zasypiam bez małego kawałeczka Reja, no to właśnie ktoś tam zrobił przestrzeń, prawda? Ktoś tym uczniom powiedział, że wiecie, wariaci na świecie też są potrzebni, prawda? Pan Ignacy jest fajny. To jest minimum. Jak się rozejrzycie, lepiej to się okaże, że jest więcej takich osób. Jeśli rozejrzycie się i nie ma takiej naprawdę osoby, to kasa zwraca pieniądze. Ale moim zdaniem nikt ode mnie nie otrzyma tego zwrotu kasy, ponieważ tak po prostu nie jest. Samotnie w edukacji to można tylko być psychopatą. A przecież to nie jest przypadek żadnego z nas. Tak myślę. Dzieci raczej nie lgną do psychopatów. Kobiety to i owszem, ale młodzież to jeszcze ma takie wyczucie, że uwaga, pole minowe. Drodzy Państwo, nikt mnie nie przerywa pytaniami, nie wiem dlaczego, ale może też dlatego, że czasami zdejmuję okulary i wtedy możecie przerywać mi pytaniami, ile chcecie, ale nie. Bo przejdę do hymnu narodowego. Można, można. Pani Alicja ma pytanie. Bo ja się trochę zaniepokoiłam początkiem i tym Johnem Wayne'em, yeah. Ale lepiej się skończyło, niż się obawiałam. Bo jednak jest tak, że no w tej rzeczywistości rzeczywiście się bez wsparcia innych nie tylko nie da robić klubu młodego odkrywcy, ale właściwie niczego w szkole. I gdybyśmy mieli jakąś jedną rzecz z twojego doświadczenia szkolnego we współpracy z innymi, w komunikacji z nimi, przenieść do szkół także publicznych, to co by to było? Jedna rzecz, no, najważniejsza. Ale akurat moim zdaniem w tej sprawie nie ma rozróżnienia na szkoły, po co zarówno technikum państwowe, jak i wypasiona podstawówka za 3000 miesięcznie, mogły, moim zdaniem w tym akurat się niczym nie różnią. Nie? Podstawowe doświadczenie jest takie, że patrzę życzliwie i wymagająco na moich kolegów pracy, prowokując ich tym samym do tego samego. Jeśli ktoś akurat porzuca życzliwość i zostawia tylko wymagający, ja to zniosę, prawda? Ale zazwyczaj jest tak, że jak patrz na kogoś, ale dopytujesz, to, co robisz, prawda? Co robisz? Dlaczego? Dlaczego właśnie to robisz? To on się czuje speszony, bo my nauczyciele gadamy cały czas i oceniamy za pieniądze innych i fatalnie się czujemy, kiedy ktoś nas ocenia, prawda? Nawet te oceny, które mają sens dla nas, są ocenami wroga. Trzeba jak najszybciej wyprzeć. Zatem to nie jest tak, że jak człowiekowi mówimy, co ty, właściwie dlaczego to robisz, prawda? To on mówi, no wiesz, chciałbym właśnie o tym z tobą porozmawiać, nie? Tylko tam coś burczy, no ale wiecie, no, z burczącymi to akurat w naszym fachu mamy codziennie do czynienia, więc cóż to dla mnie burczący nauczyciel? To jest to doświadczenie najważniejsze. Ja się nauczyłem tego, nie jestem tu ideałem, bo jestem w ogóle człowiekiem, dziwicie się Państwo, ale skrytym. Nie małomównym, ale skrytym. Najgorsze połączenie. Natomiast tego się chyba nauczyłem. Dlaczego to robisz? Nie? No i wtedy jak ktoś w odwecie za dwa dni zapyta mnie, dlaczego nie wszedłeś do klasy, to ja mówię tak, bo mi głowa bolała. Ale tak, że to jest wymagające, życzliwe pytanie. Czy to jest nowa metoda, że nie wchodzę do klasy i tam uczniowie dzielą się na dwie grupy, jedna wygrywa z drugą i bierze od niej pieniądze i to jest bardzo pouczające, nauczyć się, tak świat wygląda. Czy też po prostu no, miałem atak paniki i nie mogłem wyjść do klasy. To jest okej. Okay. Nie? To jest okej, okay, to jest, nie jest wcale takie łatwe, z początku nikomu się to nie podoba, ale jeżeli czy dyrekcja jest mądra, czy jakiś rodzaj lidera nie jest mądry, to jest jakiś mądry lider, czy przywództwo szkolne, to nagle ten obyczaj do pytania się, co właściwie robisz w szkole, po co, dlaczego, się sprawdza. To, tak, to mogę mieć takie anielskie skrzydła, że to jest bardzo dobre.
Zauważyliście Państwo to słowo lider i przywódca, którego teraz użyłem, no to jest prawie już puenta mojego wykładu. Ja przez długie lata współpracowałem, a po dziś dzień mam też taki kontakt z profesorem Zbigniewem Pełczyńskim, no nasz Polak z Oksfordu. I on jak przyjechał do Polski, stworzył szkołę liderów, no i to była jedna z dyskusji, ponawianych zresztą z profesorem. Słuchaj, dlaczego liderów? Akurat ja jestem wyczulony też na taką kwestię, że bardzo często w polskim języku używamy słów, tłumacząc je jeden do jednego, nic nie zyskując na tłumaczeniu. Nie? Koherentny oznacza spójny. Nie ma powodu mówić koherentny, a jeżeli ktoś ma przekonanie, że koherentny to jest w sposób bardziej elegancka forma, bo zagraniczna, no ten jest po prostu mentalnie Polakiem z kategorii B łamane przez C minus, prawda? Że jak zagraniczne, to lepsze. To mów po czesku, jak tak ci to imponuje. Przestań zawracać głowę. Więc tak samo jest tym liderem. No, lider, przywódca. Nie? Liderzy, przywódcy. Mamy słowo przywództwo i Zbyszek na to mówi, no i właśnie, mamy też słowo liderstwo. Not yet, ale chodziło mu o to, że sprawa, ja powiedziałem, językowo ta sprawa chyba... że racja jest po mojej stronie, ale jeżeli chodzi o takie wyczucie, o co w tym wszystkim chodzi, pomyślcie Państwo, czy chcecie być liderami, czy przywódcami. W Polsce ludzie mówią tak, ja nie chcę być ani tym, ja po prostu wykonuję swoją pracę. Boże, ta hipokryzja. Jesteście liderami lub przywódcami, macie do wyboru, nie? Może też być liderka, przywódczyni. To liderka brzmi łatwiej, nie? Przywódczyni to koszmar. Ale zobaczcie Państwo, że pomijając trudności z wyraźną artykulacją, to naprawdę różnica polega na tym, że przywódca w polskiej tradycji językowej to jest Tadeusz Kościuszko. To znaczy, to musi być ktoś jakby dyktator powstania. To nie jest nic złego, nie? Kościuszkę bardzo cenimy, ale tego oczekujemy po przywództwie, że ktoś powie ty i ty, nie? Tam! Bardzo ładne, jeszcze dałem ogłoszenie w sprawie pomocy komuś finansowej. Ojciec z córki mówił, byłem żołnierzem gromu, jednym z tych oficerów, którzy nigdy nie krzyczą naprzód. Zawsze krzyczałem za mną. A lider to ktoś taki, kto nie krzyczy za mną, ani nawet nie krzyczy naprzód. Nie? Tak w tym wyobrażeniu Zbyszka Pełczyńskiego. To jest taki ktoś, kto w pewnych momentach, bo nie stale, w pewnych momentach jak trzeba pchnąć sprawę do przodu, to tak pcha. Nie? Słuchaj, Helka, chodź pogadamy. I gadamy i nagle Helka jest uskrzydlona. Dzieje się, prawda? Albo ludzie nie wiedzą, co robić, a ten lider mówi tak, mam wrażenie, że ja wiem, co robić. Nie? Właśnie nie krzyczy za mną, tylko mówi, wiem, co robić, przekonuje innych do tego, wszyscy są przekonani, już mogą za nim pójść, ale idą za nim nie w ciemno, tylko dlatego, że ich przekonał. Ja nie wiem, wydaje mi się, że słownik języka polskiego jeszcze się nie nauczy tego rozróżnienia, ale jest to jeden z najlicznych przypadków, gdzie uważam, że warto różnicować słowo lider od przywódcy. Więcej pytań, uwag? Nie muszą być krytyczne. Słucham. Bo pamiętacie, o hymnie narodowym jeszcze mogę dość długo nawet mówić, więc... Słucham panią. No, trzeba. Tak, ja nazywam się Anna Rybak, jestem z Uniwersytetu w Białymstoku. Kamień mi z serca spadło. Bałem się, że pani jest Alicja Mrygal. I ja wtedy będę skompromitowany na 100 lat przynajmniej. Proszę pana, nie przerywam już. Ja mam takie pytanie, uzupełniające być może do tego wykładu. Ponieważ w Białymstoku od września przyszłego roku ma zacząć działać Liceum Bednarska. To już będzie kolejne państwa dziecko, tak? Więc, a ponieważ jesteśmy w kontekście, w jakim jesteśmy dzisiaj, czyli pana wykład jest wykładem otwierającym forum klubów Młodego Odkrywcy i oprócz tego mamy mówić dużo o współpracy, sieciowaniu i tak dalej, więc szczerze mówiąc ja spodziewałam się, że usłyszę cokolwiek na temat tego, dlaczego ten zespół szkół, nazwanych Bednarska, no mógłby być jakimś, po pierwsze, antidotum na bolączki współczesnej szkoły powszechnej, tak, takiej publicznej, a po drugie, jak on się wpisuje, czy metody stosowane przez państwa jako zespoły pedagogiczne pracujące w tych szkołach wpisują się jakoś, czy też czerpią z doświadczeń klubów Młodego Odkrywcy, z tej idei. No i w ogóle... Na czym polega ta współpraca, być może rozszerzona bardziej pomiędzy uczniami między sobą, uczniami i nauczycielami, nauczycielami między sobą, aniżeli ma miejsce w szkołach takich publicznych, tak? Bo tutaj no, ja rozumiem, że te licea Bednarska są
czy też mają być w zamyśle takie wzorcowe. No tego oczekujemy od tego liceum, które powstaje w Białymstoku od września, ma zacząć działać. No. Czy można parę słów na ten temat? Ja po prostu chciałbym bardzo uniknąć sytuacji, w której wyglądam na akwizytora pewnej marki, ambasadora marki, prawda? Akurat w wypadku Białegostoku czy naszych kolegów z Anina to jest tak, że jedna z naszych szkół, bo te szkoły mają w ramach zespołu właściwie całkowitą autonomię, nie? Do tego stopnia, że mamy cztery różne sposoby wystawiania ocen w pięciu naszych liceach. Czyli autonomia jest rzeczywiście daleko posunięta. Jedna z naszych szkół, która nazywa się Bednarska Szkoła Realna, zaczyna mieć takich, jakby, to się mówi po polsku, chyba followerów, czyli naśladowców, którzy tworzą te swoje szkoły, inspirując się Bednarską Szkołą Realną, ale nie w naszym zespole. To nie są szkoły zespołu szkół Bednarska, nie? I to jest okej, okay, tak powinno być. Więc to jest trochę specyficzne. To pytanie trzeba zadać twórcom tych szkół, akurat nie nam. Ta kwestia, którą pani postawiła, no ona ma niestety awers i rewers, prawda? Chodzi o to, że przez te 30 lat istnienia Bednarskiej bardzo starannie, a może przez ostatnich przynajmniej 25, ja bardzo starannie unikam takich sformułowań, że jest jakiś rodzaj lepszej oświaty niepublicznej i nie lepszej oświaty publicznej, bo to się w życiu nie sprawdza. Bo w oświacie niepublicznej mamy całą masę czasami upadłych już szkół, ale nieraz całkiem dobrze prosperujących, szkół złych, które nie ma co wskazywać palcem. W oświacie publicznej jest bardzo dużo rzeczy godnych naśladowania. Natomiast jest pewna łatwość, choć mimo wszystkich trudności, jest pewna łatwość w dzieleniu się doświadczeniem szkoły bednarskiej z innymi zespołami, które by nas chciały naśladować. A ta łatwość bierze się po prostu stąd, że my nie należymy do systemu szkolnictwa publicznego. System szkolnictwa publicznego jest całkowicie nienastawiony na to, żeby się dzielić doświadczeniami. To jest najkrótsza odpowiedź, pewno to akurat też ją pani zna. No, po prostu na zwyczajnie w świecie, kiedy w Polsce jakaś szkoła robi coś dobrego, to może liczyć na to, że ktoś z władzy ją doceni. Nie może liczyć na to, że przyjdzie ktoś z władzy i powie tak, skoro robicie taką szkołę interesującą, to zróbmy drugą taką samą, pomóżcie. To się po prostu nie zdarza w Polsce, nie ma takiego obyczaju. Ranking służy temu, żeby rankingować szkoły. Nie służy temu, żeby szkoły w jakimś rozsądnym rankingu, będące na dobrym miejscu, się multiplikowały. Nie? Wręcz przeciwnie, ranking ma hibernować, nie? Ma wyciągać uczniów zdolniejszych do szkół, które są w rankingu wyżej, żeby utrudnić jeszcze bardziej życie szkołom będącym w rankingu niżej. Tak jest nasz system edukacji, że chodzi o dzielenie się doświadczeniami zbudowane. My po prostu jesteśmy trochę na marginesie tego systemu i mamy w tej sprawie większą swobodę. My żeśmy założyli te 30 lat temu szkołę z konstytucją i trzema izbami parlamentu. Proszę, trzema częściami parlamentu szkolnego, ale wiele szkół z naszego ośmioszkolnego zespołu ma inny model. Nie? Więc to w ogóle nie jest tak, że możemy komukolwiek powiedzieć, należy te śrubki wkręcić i mechanizm działa. Możemy tylko powiedzieć, że różne mechanizmy dobrze działają, jeżeli wy w nie wierzycie. Jest taka szkoła, dwie są takie nasze szkoły, gdzie nie ma parlamentu w ogóle, jest zebranie z uczniami, nazywa się szumnie wiecem, no i tam się zbierają i ględzą i lepiej im to wychodzi niż ten nabednarski system parlamentarny. Nie zrobiłbym z fetyszu nawet z tego. Uważam, że może istnieć bardzo dobra szkoła w Polsce, która nie ma takiego obyczaju, że w jednym pomieszczeniu rozmawia z uczniami. Ja uważam, że to jest dobre. Że to uczniom zawsze dobrze robi, a i nauczycielom wcale nie najgorzej. Nawet rada pedagogiczna, rozumiem, że są takie kwestie tajemnicy rady pedagogicznej u danych wrażliwych, ale większa część tego, o czym się mówi na radzie pedagogicznej, nie jest żadną daną wrażliwą. Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby uczniowie na takie rady sobie przychodzili, a nawet obowiązkowo. Rozumieliby więcej ze świata. Natomiast wyobrażam sobie bardzo dobrze działającą szkołę, która tych uczniów trzyma na dystans i jest to szkoła dobrze wychowująca ludzi i wszystko tam dobrze działa. A o samej szkole w Białymstoku to bardziej nie chciałbym mówić, chociaż w kuluarach bardzo chętnie. To jest najpiękniejszy moment, prawda? Tworzymy marzenia, koledzy z Warszawy przyjadą, powiedzą, jak to tam się robi. No to jest najprzyjemniejszy taki miesiąc miodowy w szkole. Potem przychodzą uczniowie, zaczyna się małżeństwo. Mogę jeszcze parę zdań powiedzieć o tym hymnie, co? Ale oczywiście, pytania są okej. Okay. No bo trudne pytanie, więc zapraszam.
może być też i łatwe, no nie jest tak, że musi być trudne, prawda? No tak to działa, będziemy przepytywać. No, widzicie Państwo, jak się teraz czujecie? Anno. Właśnie chciałam powiedzieć, że nie umiem sformułować pytania, ale mogę się podzielić tym, co trochę ad vocem chyba, co na ostatnim kongresie obywatelskim na sesji edukacji powiedzieli uczniowie, ponieważ tam byli i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice, i w ogóle osoby niezwiązane z edukacją. I wypłynął gdzieś temat współpracy między nauczycielami, czy w ogóle nauczycieli jako grupy. I uczniowie powiedzieli, strajk był pierwszą okazją, kiedy zobaczyliśmy was razem. Znaczy nigdy w szkole nie widzieliśmy was razem. Dopiero jak żeście pokazali te filmy w internecie, jak pieczecie razem ciasto, czy spotykacie się, to było pierwszy raz, kiedy zobaczyliśmy was razem. To nie mam pytania, widzisz? Mhm. A ja, widzisz, znajdę odpowiedź. To jest twój mikrofon. Chodzi o to, że no tak, jestem absolutnie głęboko przekonany, że to, co doceniają rodzice światli, musimy się pogodzić z tym, że oni nie będą nigdy grupą większościową. Natomiast możemy ich wesprzeć w tym, żeby starali się być najważniejszą grupą w szkole, prawda? Otóż rodzice światli patrzą przede wszystkim na to, czy między nauczycielami jest pewnego rodzaju współpraca. Też nie między wszystkimi, nie bądźmy, wiecie, idealistami. I to widać. Jeżeli nauczyciele się czują dobrze podczas dnia otwartego ze sobą, to prawdopodobnie nasze dziecko trafi do szkoły, w której będzie dobrze traktowane. Dobrze w znaczeniu, że nie będzie traktowane jako wróg i intruz, nie? Jeżeli nauczyciele siedzą sztywni na dniu otwartym i pani dyrektor mówi, a teraz koleżanka Irena, ucząca języka migowego, powie państwu o wartościach tego dydaktycznego, kontrowersyjnego eksperymentu, no i staje tam pani taka speszona, to czy to jest szkoła, w której chcemy, żeby dziecko, uwaga, się uczyło? Historii się może nauczyć w domu, nie? Natomiast nauczyć się relacji międzyludzkich, takich, które nie są tak bardzo wartościowe, których nie chcielibyśmy mieć w domu. Szkoła to jest połączenie koszar i rodziny, nie? Musi być trochę koszar, bo dużo jest ludzi, wejścia są na klatkę schodową. Nie? To bez koszar nie ma szkoły. Ale jak najwięcej się zastanawiamy, oceniając szkołę, czy ona postępuje tak ze zespół ludzki postępuje tak ze sobą, jak chcielibyśmy postępować u siebie w rodzinie, nie? No i to jest bardzo proste. To wtedy, jeżeli nauczyciele coś robią, zwłaszcza z rodzicami, albo przynajmniej między sobą i to jest okej, okay, to ta szkoła jest okej. Okay. To tak płynnie przechodzę do hymnu. Bo, drodzy Państwo, mam taki pomysł, że w pewnym, na przykład na dziesięciolecie Klubu Młodych Odkrywców... Na osiemnastolecie lub 25, bo sprawa musi moim zdaniem dojrzewać, nie? Musować. To się nie robi tak na hyc, kiedy dalej będziemy młodzi, to możemy przyjąć czwartą zwrotkę hymnu narodowego za pieśń Klubu Młodych Odkrywców. Pierwsze są proste, prawda? Ktoś tam wraca z Włoch, komuś daje przykład Bonaparte. No tak się akcja rozwija się dość szybko, nasz hymn narodowy nie jest nudny. Ktoś przez morze w ogóle do Poznania, nie jest to łatwa historia, prawda? Że akurat do Poznania przez morze, ale Polak. Damy radę. I dał, prawda? No i wszystko się bardzo pięknie układa, nawet jest tajemnica zawsze tego hymnu, dlaczego nasi mieli przyjść, przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, no każdy, kto liznął choćby historii trochę w szkole, wie, że była właśnie najpierw Warta, a potem Wisła, bo jakoś przyszli do Poznania, dopiero później do Warszawy, czyli kolejność jest taka odwrotna. Czy chodzi o Rym z Bonaparte, Wartę? Nie chodzi o Rym, tylko w momencie, kiedy pisano słowa hymnu narodowego, był taki plan ataku na Austrię i tak by właśnie było, że najpierw Wisłę, a potem jeszcze na Prusy Wartę. No widzicie Państwo, potem plan się zmienił, a hymn pozostał. No i tak już niech będzie. To są wszystko ciekawe historie, ale dopiero w tej zwrotce, w której nasz po prostu ojciec, nie, zapłakany, mówi do swej Basi, słuchaj, córuś, pono nasi biją w tarabani. Niedoceniana zwrotka i rzadko pamiętana, a ona jest odpowiedzią na problemy Polski XXI wieku. Zobaczcie Państwo, o czym się dzisiaj mówi w odniesieniu do i starych, i młodych, i nawet do młodych odkrywców. Zamykamy się w bańkach, nie? Dwie Polski, cztery Polski.
tak dochodzimy do 256 tych Polsk, prawda, przez kolejne mnożenia. Ci są tu, ci są tam, ci mają swój internet, tamci mają swój internet, tamci to w ogóle nie mają internetu, są wykluczeni, wykluczonych dzielimy na dobrych i złych. I tak to 256 baniek się bardzo szybko wypełnia, brakuje, już nie wiem, co jest po 256, ale kończy się na tysięcznych bańkach. A tu po prostu, słuchaj, nasi, żadnych baniek, nie? Nasi, jaka radość! Radość wzorowa dla nas. Czy naprawdę dzisiaj ludzie tak się cieszą? Przynajmniej oficjalnie rzecz biorąc, należy narzekać, nie? Boże, Polacy. Boże, a to Polak, nie? A to sąsiadka. A teraz tu jest taki wzór. Nasi, cieszymy się z tego, że jesteśmy. Nie cieszymy się z tego, że jestem, nie? Już nie jestem pojedynczym Czarneckim, który się znajdzie nagle w Poznaniu dzięki przekopowi podmorskiemu, nie? Nie jestem bohaterem, nie jestem Johnem Wayne'em, nie jestem Redutem Ordona. A to jest polski wzór przecież. Pojedynczy człowiek, lawa błota, naprzeciwko nim biała wąska zaostrzona, jak głaz bodzący morze, Reduta Ordona, no i ta Reduta walczy do końca, jak każda polska kobieta. Ale pojedyncza, prawda? A tu jest piękny hymn narodowy ze wskazówką. Nasi, uraduj się z tym, że widzisz naszych. Jak odróżnić naszych od nie naszych? No najlepiej nie odróżniać zbyt precyzyjnie, nie? Po prostu ludzie, którzy budzą w twoim sercu radość, a ty w ich sercu, to są ci nasi, co? To jest wszechobejmujące. Jak się dobrze postaramy, to nie tylko nasi goście z Gruzji, Ukrainy i Etiopii, ale nawet z całego świata. W którymś momencie będą śpiewali Marsz Dąbrowski. Tam potem jest niezrozumiałe z ziemi włoskiej do Polski, ale dojdą z radością do tej zwrotki, a gdybyśmy ją uczynili zwrotką jednocześnie sztandarem Klubu Młodych Odkrywców, to wszyscy będziemy razem śpiewać nasi, 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 nasi i będziemy mieli uśmiechnięte gęby od ucha do ucha, czego wszystkim Państwu życzę. Dziękuję za uwagę. Ja dziękuję również bardzo za ten wykład. Muszę powiedzieć, że uśmiechałam się cały czas, z czasem się chichrałam oczywiście, ale uśmiechałam się cały czas w sercu, bo ja czuję, że to jest o nas. Bardzo miło mi was widzieć tutaj i że jesteśmy razem i że od siebie czerpiemy i że nie jesteśmy samotni, tylko właśnie jesteśmy razem, budujemy społeczność i czerpiemy z niej siłę. Ja mam parę ogłoszeń formalnych, co się będzie dzisiaj działo. Nade mną wyświetla się teraz forum KMO.